Historia pierwszej dyskietki sięga czasów, kiedy komputery widywało się raczej w filmach fantastyczno-naukowych niż w domowych warunkach. W tym odcinku cofniemy się do tych czasów i prześledzimy proces udoskonalania tych pierwszych dyskietek, czyli dyskietek 8-calowych. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, dlaczego właściwie w języku polskim używamy terminu dyskietka. To zasługa nieżyjącego już Jana Bieleckiego. Był on m.in. autorem wielu książek o informatyce i to jemu przypisuje się spopularyzowanie terminu dyskietka. Choć nie była to jedyna próba. Inny pomysł mieli autorzy podręczników do komputerów serii Elvro, gdzie używano nazwy dysketka. Folklor komputerowy głosi, że praktycznie każdy ważny rozwój technologii mikrokomputerowej został opracowany w garażu w Dolinie Santa Clara w Kalifornii w ciągu 2 tygodni za cenę poniżej $1000. Te opowieści są przesadzone. Czasami zajęło to nawet miesiąc. Takimi słowami w 1982 roku magazyn InfoWorld zaczął opowiadać historię powstania pierwszej dyskietki. Wyjaśniając w dalszej części, że w tym przypadku było nieco inaczej. Miejsce akcji: Dolina Krzemowa. Rok 1967. Firma International Business Machine Corporation. Filia IBM-a mieszcząca się w stolicy Doliny Krzemowej dostała zadanie opracowania taniego nośnika danych o pojemności minimum 65 kB, który miał zostać wykorzystany w serii komputerów typu mainframe o nazwie System 370. Które były kontynuacją serii System 360, na których zadebiutowała pierwsza iteracja systemu DOS od IBM-a, który z DOS-em, którego my znamy, nie ma nic wspólnego, o czym już mówiłem w materiale o historii DOS-a. Zadanie powierzono zespołowi pod wodzą Alana Sugarta. Nie był on losowym pracownikiem, któremu od tak przypisano to zadanie. Wcześniejsze dokonania Sugarta to m.in. komputer 305 Ramak, czyli pierwszy ogólnodostępny komputer, w którym użyto dysku twardego z ruchomą głowicą, co prawda jako dysku dodatkowego. Opracowując tani nośnik danych, zespół Sugarta próbował różnych podejść. M.in. próbowano wykorzystać specjalną taśmę magnetyczną, ale nie przynosiło to spodziewanych efektów. Po kilku podejściach do tematu, zespołowi w końcu udało się opracować napęd o nazwie 23FD. Nośnikiem danych był dysk magnetyczny o rozmiarze 8 cali i co ciekawe był to goły dysk magnetyczny. Dopiero później, po tym jak okazało się, że kurz stanowi zagrożenie dla danych na dysku, zdecydowano o zastosowaniu obudowy. Zanim IBM zacznie dystrybucję sprzętu, Sugart odejdzie z zespołu i dołączy do firmy Memorex, o czym za chwilę. Choć to Alan Sugart jest powszechnie uważany za wynalazcę dyskietki, to w 1998 roku Sugart powie: Dave Noble jest prawdziwym ojcem dyskietki w mojej ocenie. Podczas tego samego wystąpienia podał też nazwiska członków zespołu, którzy opracowali obudowę dyskietki, Herb Thompson i Ralph Flores, i zaznaczył, że obudowa miała duży wpływ na sukces nośnika. Lata później, w 2005 roku, podczas panelu zorganizowanego przez Computer History Museum, członkowie zespołu odpowiedzialni za dyskietkę od IBM-a także zaznaczają, że to Noble wpadł na to, aby nośnikiem był elastyczny dysk. Pierwsza dyskietka była w stanie zmieścić 80 kB danych, a stacja potrafiła jedynie czytać takie dyskietki. Dzisiaj nie ma nawet sensu porównywać tego ze współczesnymi dyskami, ale zobaczcie, jak prezentuje się fizyczny rozmiar dyskietki 8 cali na tle płyty CD i innych dyskietek. Wtedy jednak 80 kB było całkiem niezłą pojemnością, a jak niezłą? Nośnikiem, jaki miał być wyparty przez dyskietki, były m.in. karty perforowane. Jako już nie planuję na kanale poruszać tematu kart perforowanych, to oddam temu nośnikowi chwilę uwagi teraz. W standardzie IBM-a jedna karta miała 80 kolumn i pozwalała zakodować 80 znaków, co przeliczając na nasze dawało 80 bajtów. Dla zabawy przeliczmy 1 terabajt na karty perforowane. 1 terabajt to tyle bajtów, ile widzicie na ekranie. Dzielimy to przez 80 i wychodzi nam tyle kart. Wiemy też, jaka była wysokość jednej karty, 0,18 mm. To oznacza, że czysto teoretycznie, kładąc jedną kartę na drugą, powstałaby konstrukcja o wysokości
2474 km. Kilometry, podkreślam. Do Księżyca jeszcze kawałek, i to duży, ale gdybyśmy układali wieżę z takich kart we Wrocławiu i przewrócili ją w stronę zachodu, to sięgnęlibyśmy Lizbony. W historii o genezie dyskietki coraz częściej można przeczytać o wątku japońskim. Otóż okazuje się, że już w 1952 roku dr Yoshiro Nakamatsu opracował podobny nośnik podczas pracy dla Uniwersytetu Tokijskiego. Mówimy tutaj o prawie dwóch dekadach różnicy względem projektu zespołu Shugarta. Stanowisko IBM-a w tej kwestii jest dość ciekawe. Utrzymują, że to oni posiadają wszystkie stosowne patenty, co jest prawdą, ale dodają też, że wiedzieli o pracy naukowca z Japonii i że podpisali z nim kilka umów. IBM zaznacza jednak, że patenty, jakie korporacja licencjonowała od naukowca z Japonii, nie mają nic wspólnego z dyskietką. Trzeba też zaznaczyć, że projekt pana Nakamatsu zakładał wykorzystanie dysku papierowego. Dlaczego zatem naukowiec uważa, że to on jest wynalazcą floppy disk? Jego argumentacja jest trochę zabawna, wręcz infantylna. Otóż twierdzi, że dysk z papieru również jest floppy, więc nie ma o czym dyskutować. Przy okazji mamy wyjaśnione, dlaczego na dyskietkę mówiono floppy disk. Znalazłem też informację, że tak naprawdę to pierwszy projekt dyskietki został opracowany przez niejakiego Philipa Flexa, który założył firmę Flophouse. Informacja taka znalazła się we wspomnianym na początku magazynie InfoWorld, ale nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na ten temat, więc traktuję to jedynie jako ciekawostkę. W dodatku gazeta podaje, że Flex inspirował się pracami Salvadora Dali, co może tłumaczyć okładkę numeru. W 1971 roku IBM zaczyna sprzedaż stacji i dyskietek. Sprawdźmy jeszcze kalendarz. Pierwszy komputer, który nazwalibyśmy osobistym, pojawi się w sprzedaży dopiero za 4 lata. Mowa o Altair 8800. Pierwszy jednopłytowy komputer, Kim 1 od MOS Technology, będzie dostępny za 5 lat, a 6 lat po premierze 8-calowej stacji IBM-a ukaże się pierwsza iteracja komputera Apple II. Tutaj warto zaznaczyć, że choć stacja i dyskietka zostały wprowadzone do obrotu w 1971 roku, to jak przyznał Warren Dalziel, jeden z inżynierów pracujących nad rozwiązaniem, już w 1969 roku stacja była gotowa. Inni członkowie zespołu potwierdzają te słowa i nikt właściwie nie wie, dlaczego premiera została opóźniona o 2 lata. Możliwe, że inżynierzy potrzebowali dodatkowego czasu, aby sprostać wymogom jakościowym narzuconym przez giganta. Bo trzeba zaznaczyć, że stacja od IBM-a była dopracowaną konstrukcją, a przywołany już Dalziel takimi słowami wspomina proces udoskonalania urządzenia. Myślę, że mieliśmy 8 lub 16 stacji, które ciągle pracowały w laboratorium. Mieliśmy nad nimi przykrycie, aby pracowały w odpowiedniej temperaturze. Chodziły tak do momentu zepsucia się, wtedy je analizowaliśmy, ustalaliśmy, co się zepsuło, naprawialiśmy to i ponawialiśmy testy. Kiedy IBM udostępniło 23FD, Alan Shugart był już członkiem firmy Memorex. Podczas przywołanego już panelu, jeden z uczestników wspomina, że kiedy IBM ogłosił wypuszczenie stacji dyskietek, Shugart i reszta jego zespołu w Memorex odetchnęli z ulgą. Dlaczego? Po prostu, to były zupełnie inne czasy. Wtedy standardy w dziedzinie IT wytaczał IBM. Jeśli IBM powie, że dyskietka jest zamiennikiem np. dla taśmy perforowanej, to cała branża brała to za dobrą monetę i wszyscy się dostosowywali. Dlatego Memorex przyjął wiadomość o premierze stacji od IBM-a z uśmiechem, bo poświęcili oni już dużo czasu i zasobów na opracowanie swojej wersji stacji. Będąc w Memorex, Shugart i jego zespół opracują pierwszy komercyjnie dostępny napęd dyskietek, który oprócz odczytu pozwalał zapisywać dane na dyskietce. Mowa o Memorex 650, wypuszczonym w 1972 roku, który jednak nie był dostępny w szerokiej sprzedaży. Dopiero jego następcy, modelu 651, który został udostępniony w tym samym roku, możemy mówić, że był ogólnie dostępny. Memorex zwiększył też pojemność dyskietki, wynosiła ona teraz 175 kB. Pobawmy się znowu liczbami. Steam podaje, że Red Dead Redemption 2 wymaga 150 GB przestrzeni na dysku. 150 GB to tyle kilobajtów, ile widzicie na ekranie, co oznacza, że gdyby ktoś wpadł na szalony pomysł, aby zmieścić grę na takich dyskietkach,
musiałby ich posiadać 898 779 sztuk. Stacja okazała się dużym sukcesem i była chętnie wybierana m.in. przez konkurentów IBM-a w tamtych czasach. Przygoda Sugarta z Memorex nie trwała długo, bo już w 1973 roku zakłada własną firmę Sugart Associates, o której później. Skoro jesteśmy przy Memorex, to wspomnę o ciekawym wątku, który nie jest związany z dyskietkami czy szeroko rozumianym IT, ale jest fajny, a że raczej nie będę miał okazji, aby o tym opowiedzieć na łamach tego kanału, to zrobię to właśnie teraz. Albo nie zrobię. W tym miejscu miał być segment o firmie Memorex, ale YouTube'owy Content ID miał inne zdania na ten temat, więc wyciąłem sporny fragment i zrobiłem z niego oddzielny, krótki materiał. Link do niego oczywiście w opisie, jest tam też dłuższe wyjaśnienie tego zajścia. Wracamy do tematu. Jest jeszcze jedna firma, która odegrała dużą rolę w rozwoju dyskietki ośmiocalowej. Information Terminals Corporation, dalej ITC. Z nastaniem roku 1972 aż 90% światowego rynku taśmowych nośników danych należało właśnie do tej firmy i kiedy pojawił się nowy rodzaj nośnika, ITC oczywiście chciało być dużym graczem i w tej kategorii. Opracowali oni własną obudowę dyskietek, która w lepszym stopniu chroniła przed kurzem i fizycznym uszkodzeniem. W 1976 roku ITC udoskonaliło konstrukcję dyskietki, dodając do niej powierzchnię teflonową. Gotowy produkt wypuszczono na rynek pod nazwą Verbatim. I już 2 lata później firma zmieniła swoją nazwę właśnie na Verbatim. Rok 73 przynosi napęd 33FD od IBM-a. Stacja pozwalała już nie tylko na odczyt, ale również zapis, a nowy format dyskietki pozwalał na zapisanie 237 KB. W 1975 roku światło dzienne ujrzała stacja od firmy DEC, model RX-01. Stacja była kompatybilna z IBM-em 3740, czyli systemem do wprowadzania danych, który swoją drogą był pierwszym tego typu systemem oferowanym przez IBM, gdzie za główny nośnik danych używano właśnie dyskietek. 3 lata później DEC wypuści na rynek odświeżoną wersję napędu pod nazwą RX-02, a główną innowacją była możliwość pracy z 2 razy pojemniejszymi dyskietkami, czyli 512 KB. Dzięki skanom starych gazet wiemy, ile wart był rynek producentów stacji ośmiocalowych. I tak, szacowano, że producenci OM-owi w 1973 roku zarobili $600 000, rok później było to już $4,5 miliona, a w 1975 nieco ponad $15 milionów. Rok 1976 to kolejna rewolucja, wtedy IBM wprowadza do sprzedaży model napędu o oznaczeniu 43FD. Był to pierwszy napęd dyskietek z dwustronnym zapisem, co bardzo szybko podchwycili inni producenci. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że 1976 to rok, w którym Sugart Associates zaprezentował pierwszą na świecie stację 525. O niej i o dyskietkach do niej opowiem innym razem. W tej historii muszę jeszcze wspomnieć o firmie Tandon. W 1977 roku, bazując na doświadczeniach konkurentów, zwłaszcza IBM-a, firma opracowała swoje mechanizmy zapisu na dyskietkach, które okazały się na tyle dobre, że w dalszych latach konkurenci będą licencjonować rozwiązania od firmy Tandon. Poświęćmy teraz chwilę na firmę Sugart Associates. To właśnie tej firmie przypisuje się ustanowienie standardów w dziedzinie stacji ośmiosalowych, zarówno pod względem rozmiaru stacji, jak i interfejsu, a wszystko zaczęło się od napędu SA800. Można powiedzieć, że Alan Sugart nie planował tego sukcesu. Zakładając firmę, chciał robić całe zestawy komputerowe, na wzór IBM-a. Jednak fundusze, które udało mu się zgromadzić, zostały szybko pochłonięte i został niejako zmuszony przez zarząd do zmiany planów i skupienia się na jednym projekcie, tym, który był najbardziej gotowy. Padło na stację dyskietek. W rezultacie odchodzi z firmy, która nosiła jego nazwisko, choć on sam twierdzi, że został zwolniony i razem z niejakim Finisem Connerem zakłada firmę Sugart Technology. Był 1979 rok. Zaledwie 2 lata wcześniej poprzednia firma Alana została kupiona przez Xeroxa. Xeroxowi nie podobało się, że nowa firma Sugarta nazywa się jego nazwiskiem. Alan, chcąc uniknąć potyczki sądowej, zmienia nazwę firmy na Seagate Technology.
Od razu dodam, że w 1985 roku do życia zostanie powołana firma nazwana nazwiskiem wspólnika Shugarta, Conner Peripherals. Wtedy dużym inwestorem w nową firmę była firma Compaq, ale finalnie w 1996 roku Conner został wykupiony przez Seagate. Seagate, czyli Shugart Technologies, stworzył w 1980 roku pierwszy dysk twardy o rozmiarze 5,25 cala i o pojemności 5 MB. Warto jednak mieć na uwadze, że to Conner namówił Shugarta na skupieniu się na dyskach twardych zamiast na stacji dyskietek. Z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że Conner miał rację. Seagate to dzisiaj jeden z największych producentów dysków twardych, o czym doskonale wiecie. Przez lata swojej działalności Shugart Associates wyprodukuje jeszcze kilka wersji stacji 8 cali. Ale na powierzchni firma utrzymywała się głównie dzięki mniejszym napędom 5,25. W 1983 roku firma zmienia nazwę na Shugart Corporation. Wtedy biznes zaczyna już podupadać. Dwa lata później Xerox zamyka firmę, a to co z niej zostało sprzedano firmie Narlinger, która to zmieniła nazwę na Shugart Corporation. Ostatni pracownicy zgasili światło w tej firmie w 1991 roku. Alan Shugart był niewątpliwie ciekawą personą, której przemysł IT wiele zawdzięcza. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 1998 roku, zmarł w grudniu 2006 roku w wyniku komplikacji po operacji serca. W tym materiale już do pana Alana nie będziemy wracać, więc na koniec wtrącę jeszcze drobne ciekawostki. Otóż w 1996 roku zaangażował się w inicjatywę polityczną, która miała na celu wysłanie do kongresu jego psa Ernesta. Nic z tego nie wyszło, ale jego zapał do polityki nie opadł. Później walczył o to, aby na kartach do głosowania obywatele Kalifornii mieli opcję żaden z wymienionych. Ta inicjatywa również spełzła na niczym. Swoją drogą, świetny pomysł. Wracamy do tematu. Ostatnią stacją pod dyskietki 8 cali, jaką zaprezentował IBM, był model 53FD, który można było nabyć już w 1977 roku. Napęd czytał dyskietki w formacie DSDD, które posiadały pojemność nawet 1,2 MB. I to chyba dobry moment, aby rzucić odrobinę światła na zasadę działania dyskietki i na akronimy towarzyszące temu nośnikowi. W internecie znajdziecie wiele szczegółowych informacji na ten temat, ja zatem streszczę to do granic możliwości. Mamy dysk, który jest podzielony na określoną ilość sektorów. Do tego na dysku mamy ścieżki, z angielskiego tracks. Od ilości sektorów, ścieżek, odległości ścieżek między sobą i tego, ile bajtów mieściło się w sektorze, a także od tego, czy dyskietka była jednostronna czy dwustronna, zależała jej finalna pojemność. Jako iż mówimy o dyskietkach 8-calowych, to musimy pamiętać, że początkowo bazowało ona na tzw. twardych sektorach. To znaczy, że na dyskietce były specjalne otwory oznaczające sektory. Częste warianty to 8, 16 czy 32. Twarde sektory były problematyczne choćby z tego powodu, że stacja, która spodziewała się dyskietek z 8 otworami, nie działała z dyskietkami, które miały otworów 16. O wiele lepszym pomysłem były tzw. miękkie sektory, gdzie możliwe było ustalenie liczby sektorów bez dziurawienia nośnika. Rozwiązanie bazujące na twardych sektorach przetrwało jednak nawet do czasów dyskietek 5,25, ale była to sporadyczna praktyka. Niezależnie od rodzaju sektorów, wszystkie dyskietki zawierały tzw. index hole. Nieodzownym elementem każdej dyskietki były specjalne akronimy. Przez lata narobiło się ich całkiem sporo. Na ekranie widzicie tylko te najpopularniejsze. Jednym akapitem wspomnę jeszcze o tzw. flippy disk, czyli dyskietkach jednostronnych, które użytkownicy zamieniali w dwustronne, robiąc stosowne nacięcie, tzw. notcha, i ewentualnie wybijając specjalnym dziurkaczem tzw. index hole. Omówienie tego procederu zostawiam sobie na materiał o dyskietce 5,25, który z pewnością się ukaże. Warto wiedzieć, że w dyskietkach 8 cali zasłonięty notch oznaczał, że na dysku można zapisywać dane. W dyskietkach 5,25 było natomiast na odwrót. Zasłonięcie notcha zabezpieczało dysk przed zapisem. Natomiast mechanizm zabezpieczający w dyskietkach 3,5 cala to powrót do metody z dyskietki 8 cali. Czyli zasłonięty otwór oznaczał, że można zapisywać, a odsłonięty oznaczał zabezpieczenie przed zapisem.
Choć w 1979 roku było już czym wybierać, to stacje 8 cali kosztowały cały czas dużo. A ile kosztowała dyskietka? Pod koniec lat 70. jedna sztuka kosztowała $5, czyli niecałe $20 w 2020. A jak wyglądają ceny dzisiaj? Na potrzeby materiału kupiłem jedną sztukę, zapłaciłem 30 zł. I nie jest to czysta dyskietka, ta nabyta przeze mnie sprzedawana była jedynie jako eksponat. Ale to nie oznacza, że kupno nowej, czystej dyskietki jest niemożliwe, bowiem dyskietki 8 cali są cały czas produkowane. Co prawda nośniki w takim rozmiarze są dostępne zwykle na specjalne zamówienie, ale cały czas możliwe jest nabycie nowych. Producentem, który na zamówienie wyprodukuje dyskietki 8 cali, jest na przykład Adhana, firma, która działa na rynku od 1971 roku i która najwyraźniej dawno temu zwolniła Webmastera, bo tak wygląda ich strona. W cyklu życia niemal każdego sprzętu jest taki okres, kiedy ów sprzęt jest prawie bezwartościowy. Ot, staje się przestarzały i ma już kilku następców, a za kilkanaście lat zaczyna znowu nabierać na wartości. Może dobrym przykładem na dzień dzisiejszy jest Nintendo Wii, które można nabyć już za 100 zł i niewątpliwie za parę lat ta cena podskoczy. Podobnie wyglądało to w przypadku stacji 8 cali. Niestety, jak już ludzie zaczęli pozbywać się tych stacji, to wielu elektroników wydzierało z nich silniki krokowe, które były niegdyś drogie, a stare stacje były ich tanim źródłem. A co za tym idzie, wiele urządzeń zwyczajnie nie dożyło dzisiejszych czasów. Dzisiaj napędy te nie są specjalnie drogie. Tak jakby. Już za $20 można nabyć egzemplarz Sugarta w stanie nieznanym, czyli niedziałający, i przez kilka dni sprawdzania nie udało mi się znaleźć ani jednego działającego, sprawdzonego modelu. Więc jest to czysta loteria, a ceny potrafią czasami zwalić z nóg. Nie twierdzę oczywiście, że się nie da, może miałem akurat pecha, ale wszystko wskazuje na to, że znalezienie działającego, sprawdzonego modelu jest zwyczajnie trudne. Pamiętajmy też, że stacje 8 cali nie były na szeroką skalę używane w warunkach domowych, choć jest przynajmniej jeden film, który twierdzi inaczej. Po prostu, gdy komputery zaczęły coraz częściej trafiać pod strzechy, to na rynku istniały już napędy 525, czy alternatywnie magnetofony. Więc drogie i masywne stacje 8 cali nie były nikomu potrzebne, ani nie były przez nikogo pożądane. Inaczej wyglądało to w instytucjach państwowych, gdzie jak raz postawiło się na jakąś technologię, to trzeba było z niej korzystać przez kolejnych kilka dekad. Tak to właśnie wyglądało w przypadku USA. Trudno w to uwierzyć, ale armia Stanów Zjednoczonych porzuciła nośniki danych w postaci 8-calowych dyskietek dopiero w październiku 2019 roku, a zastąpiono je dyskami SSD. W tym materiale to już wszystko. W przyszłości na kanale pojawią się też materiały o innych nośnikach. Dzięki za uwagę, cześć!